Cześć, witam serdecznie. Bethesda zamieściła nowy film dotyczący Shattered Space. Bethesda Polska na swoim kanale na YouTubie zadbała o polskie napisy i myślę, że fajnie będzie to razem obejrzeć. Materiał ma tutaj 9,5 minuty. Postaram się jakoś bardzo często i nie przerywać i za dużo nie gadać, żeby to nie było zbyt długie. For making it the biggest launch in Bethesda Game Studios history. Your continued support and feedback drive us to making Starfield the best experience possible. Muszę przerwać w tym momencie. Faktycznie, premiera była bardzo wyczekiwana. Graliśmy od samego początku na żywo, od 2 w nocy 1 września, pamiętam to jak dziś. Oczywiście wiemy, nie do końca Starfield spełnił nasze oczekiwania, a może po prostu oczekiwania mocno rozbudzone przez opowieści Todda. Jak widać, tutaj Todda nie ma na początku. Zobaczymy, czy tam się pojawi gdzieś dalej. Ja cały czas gram w Starfielda, cały czas robię z tego transmisję. Jakąś dziwną, dziką satysfakcję sprawia mi zwiedzanie tych kolejnych planet. Jednak musimy mieć świadomość, że chociaż premiera była duża, bardzo dużo kopii gry się sprzedało, jednak już tyle osób nie gra. Teraz tak pik dobowy to gdzieś tam 9, 8,5, 10 tysięcy, zależy od dnia. Since launch we've added new features. Technical enhancements. Fresh content. And the newly released Rev 8, Starfield's first ever land vehicle. Now we're expanding Starfield's galaxy with a brand new, completely hand. Trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że Starfield sporo się zmienił od dnia premiery. Wiele rzeczy zostało naprawionych, faktycznie parę rzeczy zostało dodanych. Dodane zostały te wyczekiwane mapy miejsc, miast. Może nie do końca takie, jak tego oczekiwaliśmy, ale pomagają. Został dodany ten pojazd. Gra wygląda graficznie dużo lepiej, jest dużo mniej błędów. Bardzo mocno zostały rozszerzone opcje gry, także wiele aspektów można sobie już w opcjach ustawić. Także trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że Bethesda cały czas pracuje nad swoją grą. Oczywiście mamy cały czas z tyłu głowy to, że każdy patch powoduje, że problem jest z modami, ale jest jak jest. Dobra, oglądajmy dalej. Crafted world and deep new storyline. This September, we're launching Starfield's first major expansion, Shattered Space. Today, we're giving you the first look at the mysterious homeworld of House Faerûn. So let's dive in and explore. The fate of our house was written among the stars. The Great Serpent tells us there is nothing to fear. Do not fall. At least, not for those who walk the path. You will rise as Faerûn. Muszę tylko wspomnieć, że zrobiłem swego czasu film przewidujący, co może się pojawić w kolejnych DLC do Starfielda. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie ten pierwszy dotyczył rodu Faerûn. Wydawało się to jakby najbardziej prawdopodobne, tym bardziej, że to była jedna z frakcji, a w ogóle historia jakby jej została nieopowiedziana. Mamy Andreżję, która troszkę nam naświetliła w trakcie gry specyfikę tej frakcji, natomiast wydawało się, że to będzie taki kandydat, pewniak na pierwsze DLC i ja tak właśnie prognozowałem. Zresztą jak rozmawialiśmy z ludźmi, to większość z nich tak prognozowała. We love Starfield's massive open galaxy, but from early on in our planning, we knew we wanted to introduce a more secluded and handcrafted location, similar to what you've seen from our past expansions. There's
so much mystery to House Faerun, and because they've so thoroughly isolated themselves, it made them the perfect faction to explore in a completely self-contained experience. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale chyba chodzi o to, żeby przenieść tą opowieść z kosmosu jakby w taki bardziej zamknięty obszar. Tutaj on mówił, że ręcznie zrobione miejsca, więc nie wiem, to będzie pewnie coś bardziej nawiązywał, zresztą powiedział to, co wcześniej robili, czyli myślę, że to będzie bardziej coś w stylu Falloutów, czy Skyrima, czy może nawet Obliviona. No zobaczymy, ciekawe. Mystery to House Faerun, and because they've so thoroughly isolated themselves, it made them the perfect faction to explore in a completely self-contained experience. And so you arise, one of the promised of House Faerun. From the minute you arrive on Faerun Kai, the story never sends you off planet. You're free to leave at any time, but the story is fully centered around life on the Faerun homeworld. Everything you discover, every location you visit, every side mission you seek out, it all tells the story of what happened here and how. Czyli dokładnie, no tak jak tutaj wcześniej pomyślałem, cała ta fabuła dodatku Shattered Space będzie się działa tutaj na planecie rodu Faerun, ale jednocześnie mówił, że w każdej chwili będzie można odlecieć, czyli to będzie chyba tak, no jak tutaj większość chyba zadań, że po prostu no będziesz mógł ją przerwać, polecieć sobie, robić coś związanego ze swoją tutaj jakby stałą grą. Czyli jak tutaj znudzi ci się robienie wątku fabularnego związanego z rodem Faerun, no to polecisz sobie w kosmos i będziesz mógł robić to co zwykle, a później powrócisz, a tutaj akcja dalej będzie na ciebie czekała? No ciekawe, zaraz może tu coś więcej na ten temat powiedzą. The Faerun people have survived, cut off from the comforts of the settled systems and the rest of humanity. Vindicator. Harbinger, Reverend, Promised. One of our main themes throughout the base game is humanity's search for knowledge. Shattered Space is still about that search, but it's also about what happens when it goes too far. It's a very extreme pursuit, and it has backfired horribly for the people of House Faerun. My brother Qasim has been missing for days. I'm beginning to worry that something terrible has happened to him. Taki tutaj troszkę horrorowaty klimat można wyczuć, co nie? Może powiedzieć, że jak z obcego to troszkę przesada, no ale widać tutaj te takie ruchy kamerą, rozglądanie się, to chyba ma nam pokazać, że będzie taki horrorowaty klimat. Zresztą tutaj wstęp już zapowiadał, że nastąpiło tutaj, chyba coś złego się wydarzyło, że te dążenia doprowadziły ich tu pewnie do jakiejś katastrofy. No zobaczymy zaraz. Before the start of Shattered Space, a secret experiment involving grav drive technology went terribly wrong. It resulted in a massive tear in the fabric of space-time that swallowed a significant portion of the Faerun capital of Dazra. To nam tutaj, to co mówił wcześniej, nawiązuje, czuć tutaj już taki klimat, no nie wiem, tutaj te wyrwa w czasoprzestrzeni, jak z Obliviona niemalże. No my tu chyba przybędziemy znowu jako wybawca, będziemy tutaj ratować ten świat. Ja zakładałem, że my tutaj pojawimy się raczej jako jakiś szpieg, że tutaj to przywrócenie rodu Faerun, albo wręcz odwrotnie, czyli całkowite już odcięcie ich od zamieszkałych układów, że to będzie na zasadzie jakiegoś szpiegostwa, nie wiem, może zabicia kogoś, ale to chyba pójdzie w taką tradycyjną Bethesdową stronę. You arrived just a few weeks after the Vortex incident. It's still very fresh in everyone's minds. There's a massive crater in their city. Nothing has been reconstructed. People are still searching for missing loved ones.
Supplies are limited. There is so much work to be done. The Scaled Citadel, the seat of power for the Varun government, is now trapped within a strange field of energy. Among those missing is Anasco Varun, leader of the Varun people and speaker for the Great Serpent. In his absence, the minor houses that make up House Varun are all vying for control over the faction's future. Czyli tradycyjne podejście, katastrofa jakiegoś rodzaju. No wiadomo, w Falloutie to była wojna nuklearna, zagłada. Tutaj w mniejszej skali, ale też następuje jakiś kataklizm, który sami wywołali. My tutaj przybywamy, będziemy pewnie ten świat ratować, natomiast widać już tradycyjne podejście, będą jakieś frakcje, no czyli Bethesda tutaj raczej w swoich sprawdzonych granicach bezpiecznych się porusza. Ja miałem nadzieję, myślałem, że może będzie coś takiego, że będzie taka retrospekcja, że może my cofniemy się w czasie, żeby zbadać, co się wydarzyło, albo że byśmy byli w jakiś sposób uczestnikami tego, co się stało, że ród Varun został wykluczony. No wiadomo, mniej więcej się domyślamy. Cały czas tu ten fanatyzm religijny, ta wiara w wielkiego węża jest podkreślana. Zresztą jak tam rozmawialiśmy sobie z Andreżią w normalnej grze, no to gdzieś ten fanatyzm w niej też cały czas tkwił. Were once a part of Varun society. They want to continue the Serpent's crusade. They'll demand an inordinate amount of credits or firearms. Worst case, a seat at the High Council or even the reinstatement of their house. Dużo czerwonych kropek widać na radarze. Kai and Dazer City are like no other location in the base game. From its inception, House Varun has been driven by a singular, unique vision. Because of this, Varun Kai has a completely distinct visual identity. We say it's very alien. You'll see this in the extraterrestrial landscape, gravity anomalies, and much more. Nie przerywam, nic takiego nie ma. No, wygląda to jakoś w miarę, fajne graficzki. Co prawda tutaj oni ten film w Full HD tylko puścili, więc jeszcze tutaj troszkę kompresja YouTube'a, więc ten obraz może nie jest taki ostry, to co wy oglądacie, chociaż ja to spróbuję później do 4K podrenderować. And it's not the friendliest environment. They believed the Great Serpent led them to Varun Kai, and their whole purpose in being here is to await its return. You have no concept of what the Great Serpent demands of us. All must serve. Fanatycy religijni. It's a dangerous planet, and a lot of the people have retreated to Dazra in order to survive and protect their culture and their way of life. Now you'll find areas of the planet that were abandoned and have since been taken over by Zealots, Spacers, and Crimson Fleet. And ale humans jak? Aren't the only danger. Poczekajcie, ale jak? To mi się troszkę tutaj nie zgadza. Może tak na szybko coś źle myślę, ale oni tacy izolowani. Nikt nie wie, gdzie jest ta planeta. Tu nagle piraci? Odrzuty? Gdzieś tam mają swoje jakieś tutaj na tej planecie, nie wiem, miejsca, obozy? No dziwne trochę, nie? Pewnie chcieli po prostu urozmaicić gameplayowo albo wypełnić właśnie jakieś tam puste obszary. No nie wiem, dziwny to pomysł. In the badlands of the planet. With the line between reality and the vortex breaking down, creatures from the other side can slip through, like the vortex horror. When you disturb the barrier between our world and theirs, they can sense it, creating these honestly terrifying ambush scenarios. Czy może będzie coś na zasadzie jakichś dungeonów? In the base game, there's a lot of focus around range gun combat. You can engage.
Poczekajcie, wiem, że przerywam tak trochę często, ale bo od razu mi się nasunęło nawiązanie do Obliviona, co nie? Czy do tego dodatku do Obliviona, gdzie w sumie pojawiały się te wyrwy w czasoprzestrzeni, tak je nazwijmy, tam to były po prostu portale. I faktycznie można było sobie, znaczy można było, no trzeba było je zamykać i to polegało na tym, że trzeba było wejść i wyczyścić lokację tak naprawdę. Jeśli dobrze pamiętam, bo to było lata temu już i grałem. I tutaj nie wiem, czy ten pomysł nie został jakby wprost przeniesiony. Part of getting that across is amping up the aggression and the chaos of combat. Że chcę trochę podnieść poziom trudności. Miejmy nadzieję tylko, że on nie zostanie podniesiony poprzez taki całkowicie chaotyczną walkę. Jak widać tutaj ten potworek, sporo życia, też tutaj długo zajmuje na tej prezentacji unicestwienie go. Nie wiadomo, na ile to wynika z tego poziomu trudności, na ile z tego, jak ktoś gra. Może też tutaj chyba grał na konsoli. We can restore the intended order of things. Ale poczekajcie, bo tu będzie, wydaje mi się, maluje się taki motyw, że po prostu są frakcje. My będziemy musieli chyba albo przystępując do którejś z frakcji spowodować, że ona przejmie władzę, albo zjednoczyć te frakcje. My zdecydujemy o losie rodu Varun. No to może być tak. Ciekawe, czy to będzie bardziej powiązane właśnie w tej skali makro, co nie? Czyli z innymi frakcjami już w całej grze. Czy ten przywrócenie rodu Varun przywróci ich także do takiej normalnej gry? Thank you for joining us for a closer look at Shattered Space. We worked hard to make this a journey you won't forget. We're incredibly grateful for your support and passion. Stay tuned for more updates as we head toward launch on September 30th. No dobra, czyli co, 30 września premiera Shattered Space. Tutaj podczas oglądania nie mówiłem już za dużo o grafice, bo też nie chciałem przedłużać. Wydaje mi się, że jakoś nie odbiega to od tego, co jest w normalnej grze, ani bardzo na plus, ani tym bardziej na minus. No, widzieliśmy ładne widoczki, ale ładne widoczki też można sobie pooglądać i w podstawowej wersji gry. No nie wiem, tu z tego, co usłyszeliśmy, może nie do końca tego się spodziewałem. Wydaje mi się, że Bethesda po prostu podążyła swoją tradycyjną drogą, oparła się na tym, co znane, bezpieczne, co było w Oblivionie, w Skyrimie, w Falloutach. No może szkoda, że nie próbują wyjść poza te swoje ramy, ale może ja tutaj źle coś zinterpretowałem. Napiszcie proszę w komentarzach, jak wy to oceniacie, jak wy to interpretujecie. No też napiszcie, czy będziecie grać. Ja oczywiście od samego początku będę grał. Myślę, że na transmisjach na żywo, więc zapraszam na mój kanał, na oglądanie transmisji na żywo. Zresztą teraz też gramy także w Starfielda, no, gramy też w No Man's Sky'a, ale do daty premiery Shattered Space pogramy jeszcze w Starfielda. W opisie tutaj pod tym filmem będą linki do wszystkich moich materiałów na temat Starfielda. Są tam też poradniki do ekspiarek, do różnych ciekawych rzeczy, które pomogą Wam przyspieszyć tutaj rozwój postaci, jeśli chcecie zdążyć na Shattered Space troszkę lepiej przygotowani. Dobra, nie przedłużam. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!